Cześć, nazywam się Piotr Konopka i witam Was w kolejnym 323 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat wyników badania dotyczących tego, jak pracownicy poszukują pracy właśnie z uwzględnieniem możliwości pracy z domu. To badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badawczy Randstad razem z firmą Instytut Badań Polster. W badaniu wzięło udział 1000 osób, a to się składa na 45. edycję badania Monitor Rynku Pracy. Ponieważ oczywiście dzisiaj rotacja na rynku pracy jest dosyć niska, chęć do zmiany zatrudnienia maleje i pracodawcy zastanawiają się, jak tych ludzi po prostu do pracy przyciągnąć. Ważnym czynnikiem okazuje się jest oferta pracy wyłącznie zdalnej. 41% badanych deklaruje, że zwraca na to uwagę. Oczywiście w skali całej populacji osób z dowolnym wykształceniem jest 18%, które pracują bądź pracowały w modelu zdalnym, także większość z nas pracuje jednak stacjonarnie, ale o te kilkanaście procent pracodawcy się starają, ponieważ niemal połowa badanych deklaruje obecnie, że byłaby chętna podjąć pracę zdalną w innym obszarze Polski. I oczywiście im młodsze są te osoby, tym chętniej taką decyzję by podjęły, bo osoby w wieku między 18 a 29 rokiem życia to 60% podjęłoby pracę zdalną z jednego miejsca w Polsce pracując w drugim. Natomiast osoby w wieku 50 do 64 roku życia, to takich osób jest 37. I powody, które przemawiają za tym, żeby taką pracę zdalną podjąć, to jest przede wszystkim brak dojazdów. Ponad połowa ludzi mówi, że oszczędzanie czasu i pieniędzy na dojazdach to jest coś, co jest dla nich istotne w tej pracy zdalnej. Równocześnie 50%, czyli połowa z nas, mówi, że możliwość swobodnego zarządzania czasem w trakcie pracy też jest dla nich istotna, czyli ta elastyczność, o której mówimy. A jak jest z Waszą zmianą pracy? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.